No, spełnia moje wszystkie zachcianki. Był bardzo serdeczny, bardzo czuły, bardzo mnie rozpieszczał. Poza tym pięknie recytowałam i on słuchał z zachwytem wierszyków. Jaki ten chłopiec niedobry, tak mnie wciąż zbywa niegrzecznie. Muszę się gniewać na niego, gniewać koniecznie. Niedawno wyrwał mi z ręki zerwany w polu bławatek i przypiął sobie do piersi skradziony kwiatek. Już nie będę dalej mówić, bo to długi wierszyk. Jemu się to bardzo podobało. Siedział i słuchał i mówił, no jeszcze, jeszcze. Niemcy pod pretekstem odwetu za pomoc Hubalczykom pacyfikują wsie i rozpuszczają wiadomość, że jego wojska zostały rozbite. Major bardzo to przeżywa, obwiniając się za śmierć setek ludzi. Od tego momentu Hubal omija wsie, nie chcąc narażać ludności. Buduje prowizoryczne szałasy i ukrywa się tylko w lasach. W tym czasie dociera też rozkaz ze Związku Walki Zbrojnej podpisany pseudonimem Grabica. Za niewykonanie rozkazu, rozwiązania oddziału czeka go sąd wojenny. Hubal wpada w złość i mimo wszystko postanawia walczyć dalej. Ale przeciwko niemu Niemcy wysuwają coraz większe siły Wehrmachtu. Okupant nazywa go Der Tollenmajor, szalonym majorem, bo jego mały oddział zadaje im ciężkie straty. Ośmiesza, wychodząc z wielkich okrążeń i objazdów. Oddział liczy już tylko 22 ułanów. Major zawsze nieustraszony, o którego odwadze i dzielności pisano wcześniej, że świeci przykładem i daje dowody hartu, zaczyna przeżywać chwilę załamania. Z jego energii nie zostało wiele, staje się małomówny, zamyka się w sobie, tym bardziej, że w noszonym przy mundurze krzyżu Virtuti przeciera się ogniwko i krzyż spada na ziemię. Zły to znak. Śmierć blisko, mówi cicho, przeczuwając zbliżający się koniec. I jak tata zginął, jak nadeszła ta wieść, mama wtedy powiedziała mi po prostu, twój tatuś zginął za ojczyznę i poszedł do nieba. Moja babka, pamiętam jej słowa dotąd niezapomniane, jak przed śmiercią powiedziała mi, jestem bardzo dumna z tego, że mój najdroższy syn zginął za ojczyznę. I bądź zawsze dumna, Krysiuniu, ze swego ojca. Wieczorem 29 kwietnia major już wie, że jego oddział jest okrążony. Rusza w drogę z 18 najwierniejszymi. Zmęczeni nocnym marszem kładą się do snu w zagajniku koło wsi Anielin. Podchodzą Niemcy w stronę zagajnika, pada seria z niemieckiej broni maszynowej. Jedna z kul godzi majora w serce. Hubalczycy wydadzą później komunikat. Major Hubal nie żyje. Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał, honoru polskiego żołnierza nie splamił. Wiemy, że sami nie przewrócimy wolności, ale dla historii potrzebny jest dowód, że znalazł się w Polsce człowiek, który oparł się ogólnej psychozie strachu. Niech nasi następcy wiedzą, że nie wszyscy w tych tragicznych dla naszej ojczyzny chwilach opuścili ręce. Że był jeden, który honor żołnierza i Polaka cenił ponad życie. Jako dowód zabicia Hubala Niemcy robią zdjęcie nad ciałem. Tu ślad się urywa i do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest jego grób.